Ahoj! Niech nie zwiedzie Was to, co jest za moimi plecami, bo dziś przygotujemy kolejny odcinek grillowy. I jak coś to ahoj na początku, to nie było czeskie ahoj, ale słowackie ahoj, bo przygotujemy dziś danie kuchni słowackiej. Danie bardzo popularne, jeśli chodzi o słowacki street food, szczególnie w okresie jarmarków bożonarodzeniowych, ale według mnie doskonale sprawdzi się również w okresie letnim i idealnie pasuje na grilla. Będzie to brawczowa cygańska peczenka, czyli inaczej pieczeń cygańska w wersji wieprzowej. Występuje również w wersji z kurczaka, ale według mnie ta w wersji wieprzowej jest zdecydowanie lepsza i zdecydowanie bardziej polecam Wam ją zrobić. Aby taką cygańską pieczeń przygotować, będzie nam potrzebna brawczowa klikowiczka, czyli inaczej karkówka wieprzowa, czosnek, pieprz, sól oraz mleko. Na jarmarkach bożonarodzeniowych podawana jest zazwyczaj w białej bułce w towarzystwie dużej ilości duszonej cebuli oraz musztardy. Ja taką wersję dziś przygotuję, bo taką wersję lubię najbardziej. Pierwszy raz cygańską pieczeń miałem okazję jeść, jeśli dobrze pamiętam, na jarmarku bożonarodzeniowym w Bratysławie. No i właśnie w takiej wersji była ona podana. Jeśli chodzi o przygotowanie cygańskiej pieczeni, to dobrze, jeśli mięso będzie marynować się przynajmniej kilka godzin, a najlepiej, jeśli w lodówce w marynacie spędzi całą noc. Rozpoczynamy od tego, że będziemy rozbijać bardzo dokładnie i bardzo cienko naszą karkówkę. W tym celu najlepiej pomóc sobie folią spożywczą. Jak widzicie, karkówka rozbita jest naprawdę bardzo cienko. Rozbijam ją tak, jakbym pracował w jakiejś studenckiej stołówce i robił bardzo budżetowe schabowe, ale właśnie tak na cygańską pieczeń karkówka powinna być rozbita. No i teraz, kiedy wszystkie kawałki karkówki są już rozbite, możemy przejść do przygotowania marynaty. W tym celu będziemy potrzebować mniej więcej 3 takie duże ząbki czosnku. Te ząbki rozgniatamy, a następnie kroimy na 4-5 mniejszych kawałków. Teraz, kiedy czosnek jest już pokrojony, możemy przejść do tego, aby nasze mięso posypać solą oraz pieprzem. I możemy przerzucić je do miski, w której będzie się marynować. Co każdy kawałek rzucamy też kilka kawałków czosnku. Jeśli chodzi o solenie czy pieprzenie mięsa, możecie zrobić to też bezpośrednio tutaj w naczyniu, w którym będzie to mięso się marynować. I teraz całość możemy sobie przemieszać jeszcze ręką i zalać do wysokości mięsa mlekiem. Mięso możemy sobie jeszcze dokładnie wymieszać, tak aby mleko dotarło do każdego jego zakamarka. A następnie to wszystko zamykamy i odkładamy do lodówki, tak jak wspominałem wcześniej, najlepiej jeśli spędzi w lodówce całą noc. W lodówce czeka mięso, które jest już zamarynowane, ale my wcześniej zajmiemy się cebulą. Cebulę powinniśmy pokroić na plasterki albo półplasterki, a następnie będziemy ją dusić. Jeśli chodzi o grubość plasterków cebuli, to nie musicie się spinać, mogą one być pokrojone dość cienko. Teraz, gdy cebula jest pokrojona, możemy odpalić grilla. Ja będę dusił ją na płycie żeliwnej. Płytę tą wcześniej skropię niewielką ilością oleju roślinnego. Jeśli nie macie płyty żeliwnej, to możecie taką cebulę udusić wcześniej w domu, wykorzystując do tego celu patelnię. Grilla zamykamy i dusimy cebulę przez co najmniej kilkanaście minut. W miarę potrzeby możecie podlewać ją niewielką ilością wody. Ja wykorzystam ten czas i pójdę do domu po mięso oraz bułki. Po kilkunastu minutach cebula jest już idealna i teraz możemy przejść do głównego bohatera naszego dzisiejszego dania, czyli karkówki. I taką karkówkę wrzucamy sobie na taki średnio mocno rozgrzany ruszt. Nie powinna to być temperatura niska, ale nie powinna to być też temperatura najwyższa. Jeśli chodzi o sam proces grillowania, to potrwa on bardzo krótko, bo jak pamiętacie dobrze, nasze karkówki rozbijaliśmy bardzo cienko. I po kilku chwilach nasza karkówka jest już prawie gotowa. Wcześniej możemy przygotować sobie bułkę. Jeśli chodzi o bułkę, to wybierzcie taką bułkę, która będzie lekka, ale dość duża. Świetnie sprawdzą się tutaj jakieś bułki z piekarni. Jeśli chodzi o Słowaków, to raczej nie spinają się, tam nie pieką specjalnych bułek, tylko biorą po prostu takie zwykłe białe bułki i Wy również taką bułkę wykorzystajcie. Bułkę możemy sobie rozkroić, a następnie polać sporą ilością musztardy. Teraz na to wszystko wrzucamy cebulę oraz karkówkę. I tak prezentuje się cygańska pieczeń w całej okazałości, a teraz czas na próbę smaku.
Cygańska pieczeń jest genialna w swojej prostocie. Te kilka prostych składników fajnie się ze sobą uzupełnia. Mięso samej karkówki jest takie bardzo fajne i bardzo kruche. Świetnie pasuje do tego duszona cebula, musztarda. To wszystko zamknięte w takiej zwykłej, prostej, białej bułce. Połączenie, jak już wspominałem wcześniej, bardzo proste, ale genialne. Mam nadzieję, że spróbujecie odwzorować je u siebie w domu. Możecie przygotować taką cygańską pieczeń na grillu gazowym, węglowym, elektrycznym. Jeśli chcecie, możecie spróbować zrobić ją nawet na patelni. Mam nadzieję, że spróbujecie to zrobić. Jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzu, jak cygańska pieczeń Wam smakowała. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami TopGara, to koniecznie zostawcie suba. Dzięki!